Kinga Rusin wraca na Instagram po długiej nieobecności. Co się z nią działo? Kinga Rusin jest jedną z gwiazd, które chętnie opowiadają o swojej codzienności. Gdy w mediach społecznościowych zrobiło się o niej cicho, internauci zaczęli się martwić. Wiadomo, co się z nią dzieje. Kinga Rusin zniknęła z Instagrama. W mediach społecznościowych prezenterka skupia się przede wszystkim na swoich podróżach. Obserwatorzy widzieli już niejedną wyprawę do najdalszych zakątków świata. Kinga Rusin, nawet z drugiego końca globu, potrafi jednak wywołać poruszenie w polskich mediach. Cięta ocena rzeczywistości i odważna ocena polityków stały się jej znakiem rozpoznawczym. Dla wyborów była w stanie nawet wrócić do Polski. Ostatnim postem zachęcała innych, by wybrali się do urn. Po tym czasie Kinga Rusin zupełnie zniknęła z mediów społecznościowych. Przez miesiąc internauci nie wiedzieli się, co dzieje się w jej życiu. Taka nieobecność rodzi różne teorie, o czym dowiedziała się sama księżna Kate. Dziennikarka musiała zabrać głos, by uspokoić fanów. Co działo się z nią podczas nieobecności? Internauci liczyli na aktualizację u King Rusin, tym bardziej że majówka była doskonałą okazją, którą wykorzystało wiele gwiazd. Dziennikarka wolała jednak spędzić ostatni miesiąc z dala od mediów społecznościowych. Dopiero teraz powiadomiła o swojej decyzji. Okazuje się, że po krótkiej podróży do Polski, Kinga Rusin wybrała się do malowniczych włoskich krajobrazów. Jej wakacje upłynęły w najpiękniejszych rejonach kraju, a internauci już niedługo będą mogli zobaczyć więcej kadrów. Kinga Rusin zwróciła się także do internautów, którzy obawiali się jej nagłym zniknięciem. Po krótkim czasie zaczęły zasypywać ją wiadomości. Fani obawiali się najgorszego. Kinga Rusin o swoim zdrowiu, nieobecność gwiazdy w mediach społecznościowych mocno zaniepokoiła internautów. W przypadku znanych osobowości takie przerwy w publikacjach mogą zwiastować prawdziwe kłopoty. Na szczęście w przypadku Kingi Rusin mamy do czynienia z chwilowym odcięciem się od social mediów. Nie brakowało jednak stresujących sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że dziennikarka wróciła na dobre do mediów społecznościowych. Niedługo z pewnością podzieli się z obserwatorami kolejnymi szczegółami malowniczych podróży